Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Daty wybudowania tego obiektu nie jesteśmy pewni. Wiemy, że Zbigniew Oleśnicki w roku 1436 sprowadził tutaj Paulinów, a w roku 1449 wraz ze swoim bratem Janem Głowaczem wydał dokument fundacyjny. W roku 1550 w Pińczowie nastała reformacja. Paulini zostali stąd wygnani, a Mikołaj Oleśnicki, ówczesny dziedzic i właściciel Pińczowa, zamienił pobliski kościół na zbór, natomiast w tutejszym budynku zorganizował gimnazjum pińczowskie. Pod koniec wieku XVI, kiedy w Polsce nastąpiła kontrreformacja, Paulini powrócili do Pińczowa i w pierwszej połowie XVII wieku dokonali kompleksowego remontu tego budynku. Stąd postać, jaką Państwo mogą oglądać dzisiaj, pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku. Paulini przebywali tutaj do końca wieku XVIII, kiedy to klasztor zaczął podupadać i za sprawą Hugona Kołłątaja, proboszcza pobliskiej parafii w Krzyżanowicach, budynek został im odebrany. Paulini przebywali tutaj do 1819 roku, kiedy w całej Polsce nastąpiły kasaty zakonów. Później mieściły się tutaj różnego rodzaju instytucje i urzędy, między innymi sąd, więzienie, a także różnego rodzaju magazyny. W latach 50. XX wieku odbył się kompleksowy remont i wówczas ten budynek został zaanektowany pod Muzeum Regionalne, a także Dom Kultury i Kino Belweder. W muzeum prezentujemy ekspozycję dotyczącą dziejów miasta Pińczowa, a także całego regionu Ponidzia. Ponadto posiadamy wystawę dotyczącą Adolfa de Gasińskiego, najbardziej znanego naturalisty w XIX wieku, która jest uzupełniona wystawą etnografii. Musimy pamiętać również, że Pińczów był prężnie rozwijającym się ośrodkiem społeczności żydowskiej już od XVI wieku, stąd nasze muzeum prezentuje ekspozycję stałą, przedstawiającą judaiki i eksponaty nawiązujące do kultury Żydów. Ostatnią wystawę stałą, jaką prezentujemy w naszym muzeum, zatytułowaliśmy Pradzieje Ponidzia. Jest to wystawa dotycząca archeologii z tutejszego terenu. Serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzenia Pińczowa i do odwiedzenia naszego muzeum. Oprócz muzeum i kaplicy świętej Anny mogą Państwo zobaczyć w naszym mieście synagogę z przełomu XVI i XVII wieku, dom na Mirowie z przełomu XVI i XVII wieku, dwa kościoły, a także zalew i pałac wielopolskich. Serdecznie zapraszamy.